Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy wiernych w Kościele pod wezwaniem świętego Zachariasza w uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata. Zaprawdę, powiadam wam, dziś będziesz ze mną w raju. Słyszymy odpowiedź, jaką Bóg daje każdemu skruszonemu sercu. Sprawując dziś Eucharystię, dziękujmy Bogu za łaskę skruchy, żalu za grzechy. To ona otwiera nam niebo na oścież. Msza Święta jest sprawowana w intencji świętej pamięci zmarłych Stanisławy i Władysława Szczyptów, Józefy i Eugeniusza Podgórnych, za zmarłych z rodzin Klejpsów i Frąckiewiczów, Klemensa Filipka, Teresy Pasturczak, Eliota Jarmoc, a także za dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Kasi w dniu imienin. Mszy Świętej przewodniczy ksiądz Antoni, któremu asystuje diakon Robert. Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych i powstanie. Pieśń numer 109. Za tydzień rozpoczynamy nowy rok liturgiczny Adwentem. Dzisiaj uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata. Prośmy w tej mszy świętej, aby On, nasz Król i Pan, królował w naszych rodzinach, w naszych sercach i w całym Wszechświecie. Na wstępie przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. Panie, Ty zostałeś posłany, aby uleczyć skruszone serca. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty przyszedłeś, aby nas nawrócić. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, Ty jesteś Królem Wszechświata. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Thank you.
Wszechmogący wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata. Spraw, aby całe stworzenie wyswobodzone z niewoli grzechu Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z drugiej księgi Samuela. Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: oto my, kości Twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, Ty wyprawiałeś się i powracałeś na czele Izraela. I Pan rzekł do Ciebie: Ty będziesz pasł mój lud Izraela i Ty będziesz wozem dla Izraela. Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem. Oto słowo Boże. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosa. Bracia, dziękujcie Ojcu, który was zdolnił do uczestnictwa w dziele świętych w światłości. Oni uwolnili nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swojego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w nim zostało wszystko stworzone, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. Byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przede wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. On jest głową ciała, to jest Kościoła. On jest początkiem pierworodnym wśród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg,
by w nim zamieszkała cała pełnia i aby przez niego i dla niego znów pojednać wszystko ze sobą, i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, prowadziwszy pokój przez krew jego krzyża. Oto Słowo Boże. Siedzieli z niego i żołnierze, podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc: Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: Czy ty jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Umiłowani w Chrystusie, siostry i bracia, dla wielu współczesnych pojęcia królestwo, król czy władza absolutna są obce, bo żyjemy w dobie kultu demokracji, gdzie o wszystkim decyduje głosowanie, a każde słowo może być naruszeniem praw obywatelskich. I właśnie w takim momencie dziejowym przychodzi Jezus i mówi: Jestem królem, jestem Twoim królem. Łatwo nam sobie wyobrazić siedzącą na wyniosłym tronie postać, najczęściej w starszym wieku, z siwą brodą, złotą koroną na głowie, berłem w ręku. Postać ubraną w piękne, bogate szaty, wokół której posługuje służba i której oddaje cześć cały orszak dworskich urzędników. Takich królów znamy z historii różnych narodów. Jakże więc jest to dalece odległy obraz od tego króla, w którego wpatrujemy się podczas dzisiejszej uroczystości Chrystusa Króla. Zamiast tronu krzyż, zamiast
złotej korony cierniowe kolce. Zamiast berła gwoździe, zamiast służby tłum szyderców. Wszystko tak różne od majestatu królewskiego i przepychu dworskości, że Piłat musiał dopytywać się Jezusa, czy Ty jesteś królem? A potem przypomnieć, kto tak naprawdę wisi na krzyżu, umieszczając napis: to jest król żydowski. Moi drodzy, uroczystość Chrystusa, króla wszechświata, ustanowił papież Pius XI w roku 1925. W swojej encyklice, analizując sytuację w Kościele, dostrzegł tak wielką część chrześcijan oddzieloną od Chrystusa, i ta wielka część chrześcijan oddziela Chrystusa od życia indywidualnego, rodzinnego, społecznego. Dlatego widział potrzebę ustanowienia tego święta, które przypomniałoby wiernym o miejscu Chrystusa, jakie winien zajmować w ich codziennym życiu. Dziś radujemy się tą uroczystością Chrystusa, Króla Wszechświata. Mało tego, Kościół pozwala nam się radować tą uroczystością w bardzo wymownym czasie, albowiem dzisiaj, jak wspomniałem na początku, uczestniczymy w Eucharystii ostatniej niedzieli roku liturgicznego. Jak zawsze przy takich okazjach, jest to sposobność do podsumowania, dokonania swego rodzaju rachunku czy bilansu, jaki to był czas roku liturgicznego. Owocny czy zmarnowany? Powinniśmy zatem dziś się zastanowić, jaki był ten miniony rok liturgiczny. Czy staliśmy się choć odrobinę rozwinięci duchowo? Jezus powiedział Piłatowi: Królestwo moje nie jest tego świata. I tak rzeczywiście jest. Ile bowiem znamy potężnych królestw z historii? Potęgę Egiptu, Asyrii, wielkości panowania Aleksandra Macedońskiego, cesarza Oktawiana Augusta, monarchę króla Karola Wielkiego i Napoleona. A co z tego przetrwało do tej pory? Jezus przychodzi, aby królować nie nad nami, jak władcy narodów, ale królować w nas. Amen. Powstańmy i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga.
Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Króla, zanieśmy teraz nasze prośby. Poświęcając Ojca świętego Franciszka i wszystkich biskupów, aby wiernie prowadzili Kościół, którego głową i królem jest Jezus Chrystus, dał nam zbawienia. Ciebie prosimy. Odmówię za przywódców świata, politycznych i duchowych, aby rozumieli, że ich władza jest ograniczona i nie nadużywali jej. Ciebie prosimy. Odmówię o pokój na Ukrainie i o nawrócenie Rosji. Ciebie prosimy. Proszę za wszystkich ludzi pogubionych, aby odnaleźli nadzieję w Chrystusie, który jest naszym Panem i Królem. Ciebie prosimy. Odpuszczaj za wszystkich podróżujących w okresie święta dziękczynienia, aby bezpiecznie dotarli do celu i bezpiecznie powrócili do domu. Ciebie prosimy. Odpuszczaj intencje świętej pamięci zmarłych Stanisława i Władysława Szczyptów, Józefy i Eugeniusza Podgórnych, za zmarłych z rodziny Klejusów i Frąckiewiczów, Demensa Filipka, Teresy Pasturczak i Eliota Jamrodca, a także za dusze w czyściu cierpiące. Ciebie prosimy. Odprosiłem w następujących intencjach sprawowanej liturgii o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Kasi w dniu imieniu, a także w intencjach niewypowiedzianych i tych przedstawionych Panu Bogu w cichości naszych serc. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, nasz Królu, którego Królestwem jest Królestwo Prawdy, Miłości, Sprawiedliwości i Pokoju, wysłuchaj nasze prośby, o ile zgodne są z Twoją wolą, który żyjesz i królujesz, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Dziś druga składka jest przeznaczona na Campaign of Human Development, to jest Fundusz Wspierania Obszarów Zaniedbanych i Biedy na Świecie. Pieśń numer 280. Godne Twoje sprawiedliwe,
abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty namaściłeś olejem wesela jednorodzonego Syna Twojego, naszego Pana Jezusa Chrystusa, na wiekuistego kapłana i króla wszechświata, aby dopełnił tajemnicę odkupienia rodzaju ludzkiego, ofiarując siebie samego na ołtarzu krzyża, jako niepokalaną ofiarę pojednania. I aby poddawszy swej władzy wszystkie stworzenia, przekazał nieskończonemu majestatowi Twojemu wieczne i powszechne królestwo, królestwo prawdy i życia, królestwo światłości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia. Śmierci i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Błażejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem,
ze świętymi apostołami, ze świętym Zacharem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
146. Chrystusowi, Królowi Wszechświata i mogli z Nim żyć bez końca w Królestwie Niebieskim, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Słuchajmy o grosze. W najbliższą sobotę, czyli za tydzień, 26 listopada od 10 rano do 12 w południe będziemy sprzątać Kościół, aby go przygotować na Adwent i Boże Narodzenie. Serdecznie zapraszamy. Przyda się każda para rąk. Grupa St. Vincent de Paul dalej prosi o gift cards na Thanksgiving jako dar dla ubogich. Można karty najlepiej z takich sklepów jak Joe Osco wrzucać do skarbonki tutaj przy filarach. To są skarbonki z logo St. Vincent de Paul. Kontynuujemy dalej kwestię Daj dziecku szansę, z której cały dochód będzie przeznaczony dla tych rodzin, które nie dają sobie rady z opłaceniem czesnego w naszej katolickiej szkole. Koperty można pobierać wprost z drzewka i naprawdę, kochani, koperty są na miarę możliwości każdego. Od bardzo, bardzo drobnych kwot. Nasze panie Quilt Club, czyli
jak to ja mówię, koło gospodyń wiejskich, zaproszę do udziału w loterii świątecznej i naprawdę główną nagrodę można podziwiać w przedsionku i jest to, są to bardzo piękne prace, dlatego warto sprawdzić swoje szczęście. Queen of Hearts zakończyliśmy następną sesję i zapraszamy do następnej edycji po świętach. Grupa młodzieżowa, dziękuję wszystkim, którzy wsparli kawiarenkę i zeszłotygodniową festę, która była bardzo udana. Dlatego bardzo dziękujemy wszystkim za udział. Więcej informacji prosimy szukać w biuletynie i na naszych stronach internetowych. Bóg zaproszę. Wstańmy. Jezus Chrystus przychodzi, aby królować nie nad nami, jak władcy narodów, ale aby królować w nas, w naszych sercach, budując królestwo prawdy, miłości, sprawiedliwości i pokoju. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen. 274. Oh,